Dobra, stary, powiedz, gdzie jesteśmy, co robimy, o co chodzi. Ty wytłumacz. Dzisiaj się wcielasz w rolę prowadzącego. Jesteśmy na Dymińskiej 9, bo Hedosi darł dupę, żeby tu przyjechać. Tak, zgadza się, tak było. I jesteśmy teraz tutaj zrobić zdjęcie, które tutaj będzie wklejone na ekranie teraz. Nie, to będzie zdjęcie do miniaturki, stary. Tak? No tak, to będzie zdjęcie do miniaturki. Ale też i wkleję, no. Także jesteśmy tutaj odtworzyć tą słynną fotografię. Co? Teraz Hedosi przejmie inicjatywę, bo ja już nie wiem, co mówię. Dobra, zaraz powiem. Dobra, bo tyś nie wytłumaczył dokładnie, co się dzieje. Więc tak, witam was serdecznie w pierwszym vlogu Ekipa 232. Czyli po prostu będę jeździł po Polsce, odwiedzał ekipowiczów i będzie śmiesznie, mam nadzieję. Nie tylko. I jako pierwszy, nawet się nie raczył przedstawić, ale myślę, że daliście radę poznać, że to jest oczywiście Adi, szanowny. Jestem. Tak. I sobie jest Adi. No i co? I dzisiaj w sumie to wyszło tak, że planowaliśmy właśnie wyjazd do Warszawy, że ja tu przyjadę, nie? Jak przy okazji zacząłem właśnie myśleć na temat takiej właśnie serii, bo myślę, że to jest taki spoko pomysł, nie? Żeby też zrobić coś innego niż tylko nagrywanie o filmach. Jednak ten element vlogowy też, żebyście uzupełnili. No i też da mi to takiego kopa motywacyjnego, żebym jeździł po tej Polsce do was i obskoczył was wszystkich. No ale przy okazji też się zobaczy z kilkoma ludźmi, nie? No tak, bo właściwie to widziałem się tak z tobą. Nie licząc tam pana Adriana, Norbiego i Huberta, których widzę prawie na co dzień, bo mieszkają w mojej okolicy. Ale z osób, które są spoza, to widziałem tylko ciebie. No tak. Trzeba jeszcze spotkać. No i dobra, no i słuchajcie, jeszcze dzisiaj tak. Dzisiaj dużo rzeczy się będzie działo, bo dzisiaj jest, czy idziemy na Strażników Galaktyki, bo była wczoraj premierka. Będziemy nagrać oczywiście recenzję i mamy tutaj pewien pomysł. Adi ma tutaj coś zrobić dla mnie. Tak. Ale to wszystko dowiecie się później. Po prostu dzisiaj będą rzeczy robione. Dobra, ale trzeba się najpierw przygotować do tego zdjęcia legendarnego, które myślę, że będzie nawet spoko. To jest spoko pomysł na pierwszy odcinek, tak moim zdaniem. No. Wziąłem też safe sticka, bo się może przydać. I ja oczywiście muszę mieć odpowiedni outfit, to znaczy. No proszę państwa. Czapeczka musi być. Wyglądasz jak taki typowy mietek teraz, nie? Czekaj, zlecać, żeby nie było? Miecio. A jak? Ale stary, no patrz. W ogóle Adi zepsuł, bo miał mieć tą samą czapkę co ja. Miałem. I nie ma. Zapomniałem, gdzie się walnąłem i nie mogłem jej znaleźć. Dobra. Pewnie w samochodzie było. Dobra, dawaj telefon i bierzemy się do roboty. Dobra. Okej, okay, kart tego zdjęcia jest mniej więcej taki. Znaczy zdjęcie już zrobiliśmy, ale chcę wam też kart pokazać, że tak będzie wyglądać. Bo ja się teraz czuję jak jakiś, naprawdę, jak jakiś miecio faktycznie. No nie? Jakbyś chociaż kaptur założył, byłoby lepiej. Nie, chyba. Jak chyba nie? Jest git. Załóż. Dobra, czekaj, sprawdzimy moment. Dobra. O. Nie no, teraz to gangster z Grochowa. Mówisz? No. Ale my jesteśmy na Żoli Bożu, nie na Grochowie. Dobra. A nie, będziemy na Grochowie dzisiaj. Dobra, to dawaj, jeszcze jedno zrobimy. Dobra. Nie no, faktycznie, teraz to jest klasa. No nie? Ale teraz się czuję, jakby moja twarz się nagle jakoś tak dziwnie zmniejszyła. No, a tak zawsze jest, jak kaptura patrzy. O, ale nie, to się rozwala. No. Dobra, jest elegancko wszystko zrobione. Tak jest, więc teraz także co? Też odhaczone. Tak, więc teraz ruszamy do Arkadii i no. Będziemy się ogarniać na strażników. No jak? No, to ruszamy. Dobra, minął już jakiś czas, byliśmy jeszcze sobie coś zjeść i teraz już siedzimy sobie w Cinema City i czekamy, bo chyba zostało jakieś, nie wiem, 20 minut, coś takiego. No, przecież. No i dobra, Adi, jako że się zaraz zbliża, to twoje wrażenia. W sensie, o, nie wrażenia. Czego oczekujesz od filmu? Czego oczekuję? Po kolei. Od fabuły oczekuję, że mnie zaskoczy. Chciałbym się popłakać. Mam ochotę. Chciałbym, żeby CGI było dobre. Nareszcie jakkolwiek. Żeby nie było jakichś, nie wiem... Oczywiście liczę na jakieś dobre ujęcia, ale chciałbym, żeby było po prostu ładnie nagrane. Na muzykę, żeby podtrzymała poziom pierwszej i drugiej części. I na postacie, żeby miały jakikolwiek sens bycia tam. Żeby nie było tak, że jakaś postać jest totalnie z tyłu. Tylko żeby każdej było, wiesz, poświęcone tyle czasu, ile trzeba. No i to w sumie chyba tyle. Okej. Okay. Ile w ogóle, ile strażnicy trwają? Wiesz, może, bo... Chyba 20? 20? No tak w sumie coś takiego, no. Ostatnio. No to... To wszystko. 2.20? Jeszcze raz nie pamiętam. Grunt, że najdłuższy ze wszystkich trzech ma być. O, najważniejsze to liczę na to, że wyjdę szczęśliwy i niezawiedziony. Okej, okay. A ja chyba to skrócę swój wywód. Ja powiem po prostu, ja chcę dostać solidny film. Solidny tak. Film, który jest dobry od początku do końca, ma jakiś sens i tak dalej, a nie to, co się dzieje ostatnimi czasy. No to bardzo konkretnie. Tak, po prostu. Chcę dostać solidną historię, która będzie fajna, będę się dobrze bawił i tyle. A ogólnie, no mimo tego, że już jest sobota i premiera była wczoraj, to były jeszcze przed premierą w czwartek i po prostu my już w internecie tyle rzeczy było zasypanych po prostu. Wszyscy mówią, że to jest ratunek dla Marvela, że faktycznie znajdziemy coś solidnego, więc no... Szczerze? Nie wiem, nadzieję, że tak będzie. To jest chyba pierwszy film od czasów No Way Home, na który nie mam żadnych spoilerów. Ja też nie mam żadnych spoilerów. Nie! Jedno wiem, pojawi się Adam. To było w zwiastunie.
No tak. To, że no to nie dobra, to nie spo... Okej, okay, to, no, to nie mamy żadnych spoilerów. Dobra, no to co? Wiadomo, recenzja będzie oczywiście, w sensie wy recenzję już widzieliście, bo vlog wratuje jako ostatni z naszego, powiedzmy, mojego maratonu filmów. Co tam patrzysz? Nie, zaraz zagapiłem się na tym. Dobra, w każdym razie vlog jest ostatnim rzeczą z naszego takiego małego maratonu filmowego ostatnich dni, więc recenzję już widzieliście, także nie wiem, czy może w końcu wstawię link w karcie, jak mi się zachce. Tutaj lub tutaj, nie wiem, nigdy. No, ale dobra, no my zaraz dopiero to przeżyjemy, także odezwiemy się po, tak krótko powiedzieć, czy było dobrze, czy niedobrze. A jeżeli chcecie wiedzieć więcej, no to macie recenzję. Ale widzę, muszę wam jeszcze pokazać, zobaczycie, tutaj pod Dungeons and Dragons, nie, jest taki fajny, jak to powiedzieć, nie pomnik, tylko ten, makieta. Makieta, o właśnie, no makieta, właśnie. Nie? I tam dalej są takie pomniki, tam Supermana, Ironmana i jeszcze chyba czyjś. I Thora. I Thora, to jak dam radę, to wam pokażę za chwilę jeszcze. Okej, okay, tu mamy Thora, tu mamy Supermana, gdzie jest Stark? Tam. A tam daleko, dobra, to czekaj. A tu mamy Iron Man. Dobra, widzowie, minęło już trochę czasu, jakieś kilka godzin od sobie wyjścia, no pójścia na film, wyjścia z filmu i tak dalej. Dobra, więc tak, po kolei, tak co do filmu, to tutaj Adi jakoś teraz nie pokaż, bo chwilowo siedzi bez maski, ale będzie to za kamerę mówił. Znaczy powiem tak, myślę, że akurat Adi się ze mną zgodzi, że dostaliśmy solidny film i tak mieliśmy dostać i dostaliśmy. I chyba nie ma co więcej mówić po prostu. Tak. Więcej powiem w recenzji oczywiście, którą już, jak mówiłem, już widzieliście. No i dobra, no i potem co, uciekaliśmy, a że padało to dosłownie, uciekaliśmy. Jeszcze w międzyczasie, bo jechaliśmy przez dworzec centralny, to obowiązkowo oczywiście musiałem zrobić zdjęcie z rakietą, bo no jak żeby inaczej. No i też będzie wklejone. Tak, będzie wklejone standardowo. No i dobra, przyjechaliśmy tu. I ogólnie kwestia jest taka, że teraz sobie w końcu będzie coś fajnego, bo tak, jedliśmy sobie faktycznie coś, ale Adi mi powiedział wcześniej, że zjem ci coś bardzo wyjątkowego, może to jest dobre słowo. Także myślę, że za niedługo zrobimy właśnie ten test kulinarny, tylko to się tam na Adi będzie zastrzykował i będzie test kulinarny. I akurat myślę, że nie spodziewacie się tego, co dostanę do zjedzenia. Kucharz elemental. Tak jest. No, także za chwilę widzimy się w teście kulinarnym i potem jeszcze coś wam pokażę fajnego. Jeszcze zanim jedzonko, widzowie, to wrzucamy sobie, Adiemu ukradnę internet, wrzucamy sobie odcinek, omówienie drugiego sezonu Star Wars Vision z Mentixem i czekajcie, może inaczej wam pokażę. Pokażę wam tak. Słuchajcie, ta miniaturka po prostu, no, dobra. Użyję słowa, które jest takie, dobra. Robi wrażenie! Jest elegancko, naprawdę. Bez kitu, no. I to Mantix sam narysował. Mantix, mówię, on faktycznie jest grafiką, no, takie rzeczy. Po prostu to narysował, nie? On nam wysyłał dzisiaj w ciągu dnia, jak to właśnie tam początkowe wersje, potem jak to przychodziło dalej i stworzył coś takiego. Tam ja tylko naprawdę bardzo oddaję. Ale widać, że było postarane. Zdecydowanie tak. No ja się chciałem po prostu pochwalić miniaturką, bo mówię, dzisiaj rano jak jechałem, to kończyłem go montować i po prostu Mantix też w ciągu dnia miniaturkę robił, nie? No po prostu, no, to się działo w dniu dzisiejszym. Dobra, już chyba wystarczy takich innych rzeczy. Za chwilę bierzemy się za robienie jedzonka. Tak, jest. Będzie test kuchni, będzie w akcji tutaj. Tak jest. Dwóch szefów kuchni. Tak jest. Dobra, to widzimy się za chwilę. Dobra, teraz z mojej perspektywy tutaj tak. To jest to zdanie specjalne i może ja powiem nazwę, co? To jest baguette Nero di Seppia, które mogliście zobaczyć w ogóle w JoJo, także to jest w ogóle tak. Na ekranie teraz urywek z tego. Adi wziął to z JoJo. Tak, dosłownie zrobiłem to tylko dlatego. I teraz tak, to jest tak u Hedosiego ładnie trochę podane. To jest w ogóle jeszcze nie wymieszane, bo to wiadomo, wszystko trzeba przemieszać. No, zaraz to zrobię. Dlatego tak, zdjęcie jest zrobione, jak to jest ułożone, więc to już nie będzie szkoda tego wymieszać teraz. Nie. Także dobra, Hedosi, mieszaj i rób test. Tak po prostu, nie? O. Tak, wymieszaj ładnie, jakoś tak, żeby wiesz, wszystko, żeby wymieszać, dobrze? No, stary, ja nie wiem, czy to umiem, ale zrobimy jakoś tak, dobra, po prostu. Zrobimy jakoś tak, żeby było ciekawe. Ja się strasznie boję twojej reakcji, bo ja sobie sam się boję z tego jeść. Znaczy, to... my ogólnie robiąc to, testowaliśmy sobie już sosik, to sosik był spoko. Tak. Adi jeszcze testował makaron, ja makaron nie stestowałem. Makaron nie ma jakiegoś bardzo wyjątkowego smaku, szczerze. Dobra. Szczerze chyba nie ma co tego mieszać w sumie. Dobra, jest już wszystko przemieszane, mam wrażenie. Wystarczy już tyle, dobra. Tak, dobra. Weźmy... Dobra, na razie sobie może tak sam makaronik, o. Co powie pan krytyk? Taki smakuje jak normalny makaron, tylko że czuć jak taką, powiedzmy, czelność, nie? Jakkolwiek to nie brzmi. Plus jeszcze Adi dowalił oregano. Jest dobrze, wszystko jest, właśnie szczerze, to oregano dużo zmieniło w sosie, bo zanim go dodaliśmy, to on był totalnie bez smaku. Tak, i po oregano... Adi rzucił oregano i jeszcze troszeczkę chili. Tak, właśnie to dało też swoje. Spróbujmy z kawałkiem tutaj, bo jeszcze co to jest, Adi? Krewetka. Krewetka, właśnie, wykosztowałem się, ale obydwoje się i tak boimy w smaku.
Dobra kreweta. Dobra? Mm-hmm. Jezu, ja się tak boję tego, nie wiem, zawsze się bałem. Muszę kawałek jakiś taki... W ogóle ja swoje też przemieszam od razu. Mieszało. Swoje przemieszam, żeby nie wystył mi zaraz. Nie oszukuję, że wygląda to strasznie mimo wszystko. Mm-hmm. Okay. Ty, Beskidu, zajebiste są te krewetki. Mm-hmm. Bez jaj. Dobra, kończymy z kontentem filmowym, od dzisiaj robimy kontent kulinarny na kanale. Także nie ma żadnej recenzji strażników, żegnam. Co? naprawdę dobra. No, naprawdę. Ej, stary, wiesz czego nie powiedzieliśmy? Nie powiedzieliśmy słynnego... Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj robimy chipsy domowej roboty. Ukradłem recepturę. No, stary, jak przyjedziesz do mnie następnym razem, to coś zrobimy gotowanego. Tak, tylko tym razem coś innego. Ale kurde, to jest dobre. O, pomidorki też dobrze siedzą. Dobrze siedzą. Krewetki, zajebiste. A my mieliśmy dużo obawy, naprawdę. Strasznie się bałem. Nie, bo to w przygotowaniu wyglądało strasznie. Szczerze, to smakuje po prostu jak kurczak. Mhm. Też tak czujesz? No. No. Także, no jest konkret. Tak sobie teraz pomyślę, to w sumie reakcja Josefa była uzasadniona. Faktycznie dobre. Jeszcze stajesz tak bałem, jak myśmy testowali sos, że będzie tak mega ostry, aż za bardzo. Jest konkret. Wymieszane z makaronem i nic. Idealnie jest. Dobra. Chyba tyle. Było ewentualnie przetestowane. Czy jest wystarczająco, nie ewentualnie. Tak, wystarczająco, no. Także no. Dobra, my sobie dojemy, bo ja muszę zjeść. Właśnie, trochę prywatności, ludzie. Dobra, widzowie, teraz tak, w pełni już ustawione stanowisko, Ad już przygotowany ładnie. Witam, witam. No, mikrofon ogólnie sprawdzaliśmy, bo wziąłem ten gorszy niestety, bo zapomniałem tego lepszego z domu, bo wziąłem ten gorszy z Poznania, który... On jest okej, okay, tylko że on po prostu jest słabszy i tak sprawdzaliśmy już za nim, czy... Co ty robisz? Poprawiam kable. Dziękuję ci bardzo. Jak chcesz nagrywać? W takim stanie? I tak kadr idzie w tę stronę, stoi. Bardzo mnie to wszystko jedno. No i sprawdzaliśmy, czy jak będziemy się nachylać obie tego mikrofonu, będziemy słyszani i będzie spoko. Ale tym razem wziąłem selfie sticka, więc ładnie to zostawimy. Właśnie to jest zabawne, w zeszłym roku nie wziąłem selfie sticka, teraz nie wziąłem mikrofonu. No i w następnym roku nie przyjedziesz wcale. Zobaczymy jeszcze. Dobra, chciałbyś jeszcze coś dodać przed... Właściwie, tak szczerze mówiąc, to ty powinieneś w tym odcinku być więcej, a jesteśmy tak porówno, a to jest odcinek gotowy, więc ty miałeś coś tu więcej robić. Perfekcyjnie zbalansowany, tak jak wszystko powinno być. Tak, tak, jesteśmy we dwóch, więc no. Dobra, to my się zabierzemy tu do roboty, zobaczymy co z tego wyjdzie i potem może jeszcze coś się uda zrobić, ale zobaczymy. A, no tak, wiadomo. No, dobra, to bierzemy się do roboty. One eternity later. Dobra, koniec. To co tam, Hedosi? Jak tam? Coś, jak skomentujesz? Stary, słuchaj, myśmy odwali taki kawał dobrej roboty. Elegancko poszło, naprawdę. Słuchajcie, widzę, powiem wam absolutnie szczerze. Ja teraz wchodzę do Premiera i ja ten odcinek zmontuję w jakieś, nie wiem, w pół minuty. Dobra, patrzcie, Robisz to na nagraniu? A dawaj, patrzcie, widzowie. Robimy tak. Wchodzimy sobie do Premiera, nie? Nazywam sobie to Guardiani, bo do czego by nie? Teraz tak, patrzcie, ja już mam tutaj przygotowane... przygotowałem sobie, żeby mi się załadowało już tu. Guardiani mam... WAV. Jak Adi za chwilę odda na chwilę telefon, to przywrócę obraz, także widzimy się za chwilę. Jesteśmy znowu. No i już wszystko mam przygotowane, mamy tutaj, proszę ja was bardzo, obraz, tu mamy dźwięki, teraz patrzcie uważnie. Robimy to w ten sposób. Musimy tutaj znaleźć mój tak zwany klask synchronizacyjny, który ja zawsze wykonuję, ja go zawsze wykonuję, po 5 razy przynajmniej, tu mamy 6 i to jest taki wysoki dźwięk, co nie? I patrzcie, i teraz tak, tu sobie wyrównujemy, jeszcze się upewnię, tak, nie jest źle. Hopa, i teraz powinno być już. Nie, to będzie chyba... Albo inaczej, jak nie mam pewności, to mogę użyć narzędzia Synchronize. I patrzcie, teraz to jest Tago. I robimy Synchronize. Dajemy na audio. I uwaga, zaraz się zadzieje magia. Zobaczycie zresztą, jak to się ładnie wszystko wytenteguje. Ewentualnie się zepsuje, też tak może być. Ale w ogóle, dlaczego ja wam to pokazuję? Za chwilę zobaczycie dlaczego, tylko zostańcie do końca tego poradnika. Bardzo was proszę. Dobra, mamy to. I okazuje się, że faktycznie było dobrze. I teraz patrzcie uważnie. To tutaj sobie musimy to... rozłączyć, to wyrzucić, dać ten dźwięk, bo jest lepszy i teraz cyk i patrzcie uważnie, widzowie. Teraz muszę znaleźć odpowiedni moment, tylko teraz mi się, o i to chyba będzie tu. Od zeszłego roku jakoś mam tak... Nie, to jeszcze nie, to będzie tu w takim bądź razie. Witajcie widzowie, w kolejnym filmie. O i patrzcie, i teraz tak, cyk, bum, bum, a jeszcze jedną rzecz muszę zrobić, muszę obrócić, żebyśmy byli po właściwych stronach mocy. Jaki mistrz montażu. Tak, i teraz patrzcie, to jest to. I teraz patrzcie. I tu nawet już nie, tylko kliknę jeden guzik na klawiaturze, to wyrzucę i gotowy mamy zmontowany odcinek.
No to nieźle. Ogólnie chciałem, możesz dać nam już, Adi? Ogólnie chciałem się po prostu pochwalić tym, że ten odcinek wszedł tak dobrze, że ja musiałem tylko uczynić początek i koniec i nic więcej. No naprawdę, nie rozgadywaliśmy się za bardzo. No było o Spider-Manie, no oczywiście, bo, no bo musimy się Spider-Manie. Nie, odcinek z Adim, to jest obowiązek. Ale szczerze, to też nie było takie bez sensu. To faktycznie było takie nawiązanie bardziej, bo mówiliśmy też o Marvelu, co tam się dzieje u nich i tak dalej. Więc to też nie było takie bez sensu totalnie. Więc... I zostało po prostu. Tak. Tak. Bez wycięcia. Ten odcinek wyszedł naprawdę dobrze, ja nie muszę nic przy nim robić, wystarczyło, że utnę początek i koniec i tyle, nie? Także po prostu dlatego chciałem wam to pokazać, jak fajnie wyszło. Także no, wszystko gotowe i to tyle. No, a dzisiaj to już będzie wszystko, bo sobie teraz po prostu posiedzimy, no. Ten odcinek sobie przygotujemy na jutro, czyli wleciał w niedzielę w takim bądź razie. No i nie wiem, czy my jeszcze coś się będziemy robić sensownego. No nie, no miał być streamek, ale w listopadzie po Czarnej Panterze też miał być, ale wyszło tak samo jak było wcześniej, bo się po prostu zmęczyliśmy. Bo zaangażowaliśmy w nagrywki, bardzo włożyliśmy energię, tak. Ale głównie o to chodziło, nie? Głównie o to chodziło. Dla nas najważniejszą rzeczą było spotkanie dzisiaj, żeby nagrać odcinek. Tak. Bo my uwielbiamy nagrać odcinki takie wspólnie właśnie jak się widzimy, bo Czarna Pantera wyszła super. I główną rzeczą było to, żeby pójść do kina i nagrać odcinek. Tak, Czarna Pantera wyszła super, a ten wyszedł jeszcze lepiej. Mimo właśnie, że się bałem, że wyjdzie trochę gorzej. Bo jakoś tak mówię, kurde, nie czułem totalnie tego, że my nagrywamy coś dzisiaj. A właśnie wyszło dwa razy lepiej jak jeszcze Czarna Pantera. Bo tak, dzisiaj wyszło tak faktycznie taka rozmowa. Tak bardzo pewnie się wypowiadaliśmy, mam wrażenie, dzisiaj. Tak konkretnie wiedzieliśmy, o czym chcemy powiedzieć. Mimo, że przed dobra, przerywałem ci. Sorry. Nie, mów, nie, ja skończyłem. Chciałem powiedzieć, że mimo tego, że przed nagrywkami powiedziałem ci, że ja nie wiem co mówić. Tak, a ja też się bałem. Mówię, dobra, to jak on nie wie co mówić, no to ja tym bardziej nie wiem. Mówię, okej, no to teraz tylko się przeżegnać, nagrywamy. A tu poszło jak spłatka, elegancko. Jeszcze nam czasu nie starczyło, bo chcieliśmy się zmieścić w godzinie. A my tam jeszcze trochę mieliśmy mało do powiedzenia. Sobie. No, mamy 52 minuty na liczniku finalnie. Tak. Także no, tutorial macie, wszystko jest, chyba wyszedł w sumie spoko vlogacek z tego wszystkiego. No, tam pewnie jeszcze jutro się pożegnamy i tak dalej. Tak, no. Będzie odwózka na centralny. Jej. Także no, jak chodzi o dzisiejszy dzień to tyle i widzimy się jutro. Tak jest. Dobra widzowie, jest już niedziela, wstaliśmy i Adi w tym momencie robi miniaturkę do tego, do recenzji strażników. Jest uskuteczniona tutaj. Tak. A w ogóle co jest ciekawe, Adi robi te miniaturki na telefonie. No gdzie? No pokaż co ty teraz robisz widzom, co ty w tym momencie robisz? Teraz, czekaj co ja robiłem? A teraz wymazuję czarny kolor z miniaturki. No to pokaż. Żeby to się, o na przykład tak tutaj, o cyk. Cyk. I tak zaraz będzie robione dalej, tylko to za kamerą tutaj jest. No, dobra, a mógłbyś na chwilkę oddać, pokaż widzę jak to będzie się mniej więcej prezentować. Czekaj, muszę napis zabrać. Okej, zawieszę go na chwilę, bo on tu jest w ogóle niepotrzebny. Okej, i to wygląda całkiem nieźle, nie? Zobacz, ładnie mamy strażników wstawionych na to tło i spoczko. Mi się podoba. Jest gitara. Tak jest. Dobra, to zaraz wam pokażemy efekt końcowy. A miniaturka prezentuje się następująco, no i wygląda całkiem dobrze. Także jest zapisywana i zaraz dodawana do kolejki. Tam. O, oczywiście. Tam się ładnie wszystko wrzuca. No, zaraz pokażemy jak dodam. Zapiszemy. No, zapisz. Zapisz wszystko zwyknięte. Dobra, no jest. Dobra, to zaraz pokażemy jak tam wrzucamy. Dobra, i mamy miniaturę, proszę Państwa. I teraz robimy tak. Bierzemy ją sobie tu ze pulpitu, proszę Was bardzo. Przeciągamy tutaj, nawet nie muszę na dole i gotowe. Niezładowana i taka cała filozofia przesuwania miniaturek. Tak jest. No i tylko ustawiamy widoczność. Ustawiamy 7 maja, godzina 12. Odcinek leciał o 12 na pewno, także dajmy zaplanuj. Loadinguje się. Tak jest. No i przesyłanie. No i gotowe. I tym oto sposobem zrobiliśmy dwudniowe daily znowu. No. Dwa tygodnie nie było odcinka, nie? A teraz nagle dwudniowe daily zrobione. No. I tak będzie teraz. Teraz robisz daily do końca swojego tego. Do końca studiów robisz daily. Nie, jesteś uwięziony. Nie, nawet nie możesz. Ale tak wam zdradzę widzowie, że my planujemy z Adim i ogólnie z ekipą, że zrobimy tygodniowe daily w ciągu wakacji kiedyś. Kiedyś się uda. Tak, w ciągu wakacji byśmy właśnie chcieli zrobić. Taki był kiedyś plan, znaczy to głównie mój Sadim był pomysł, tak. Ale wciągniemy w to ekipowiczu oczywiście. Mamy też taki jeden zakład, że jak coś tam się stanie, to ja muszę zrobić tygodniowe daily. Ale nawet, a to sam musisz zrobić. No, a tak, jak, a tak poza tym mamy zrobić wspólne. To też wspólne, no. Ale tak. To szczerze mi się wydaje, że na przełomie lipca albo sierpnia się da na punk zrobić. Pewno. Chociaż nie, może inaczej. Ja to w ogóle miałem taki pomysł, żeby zrobić te kilka odcinków teraz. Pokryją przed Hedosiem i potem je po prostu wrzucić, jak będzie te daily. No i co, ci nie wychodzi, bo zrobiłeś jeden odcinek pokryjomo i tak mi musiałeś o nim powiedzieć. A, to tak już wiesz, dla zasady. No właśnie, ja ale tak powiedziałeś. Mam dużo takich własnych w planie i jak da radę, to je zrobię po prostu i oj, tutaj na liście by się pokazywało tak fajnie 7 dni pod rząd. Staj, byłoby spoko. No ale najpierw musisz przegrać zakład, znaczy wygrać zakład. Wygrać zakład, a to jest straszne. W ogóle to jest takie zabawne, że czekaj, nie, bo jak ty wygrasz, to ja wygram. Bo też. Będzie śniadanie tygodniowe daily.
No tak. Nie? A ja wygrałem na dwa sposoby, ale no dobra. Dobra. To wiadomo, nie mogę za dużo mówić. Tak, tak. No słuchajcie, widzę, powiem wam tak szczerze. No Adiego może jest mniej widoczny, no bo Adi też nie chce pokazywać swojej twarzy, nie? Nie za często. Ale i tak tu się dowiadujecie od nas ciekawych rzeczy. Temu też właśnie tak. Jest poświęcony seria vlogowa Ekipa 232. Bo teraz... Nie tylko temu, żeby poznać ekipowiczów, ale też żeby dowiedzieć się czegoś więcej ogólnie o ekipie, nie? Tak. Temu teraz... to nie jest tam Head of Upcoiny, tylko Ekipa 232. Tak, mi się szczerze nawet wydaje, że to, że ja to komentuję bardziej z twojej perspektywy niż, no jakby wiesz, bo ty zawsze, ty jesteś nagrywającym przy vlogach, tak teraz ja jestem tutaj takim, o tutaj pan kameramen. Tak, pan operator, no. Pan operator. To też jest dobry, też o, jest dobry. Tu jest. W ogóle, tak mogę chyba powiedzieć w ogóle ku woli ścisłości, że jesteśmy teraz w ogóle w pustym mieszkaniu, dlatego no wygląda jak wygląda generalnie wszystko tutaj, ale no bo jest puste po prostu. Tak, taka nasza baza wypadowa jak przyjeżdżam do waszego. Tak, zawsze jak ktoś tu do mnie wpada, to no jest wolne mieszkanie, więc jest gdzie nocować i ja. I robić ruchy. To są właśnie uskuteczniane różne akcje po prostu. Nie patrzcie na to, że mam 28 różnych kart, nie patrzcie na to, proszę ja bardzo. Ale ja mu też zwracam właśnie uwagę na to. Po prostu... Są filmy, które chcę obejrzeć, nigdy nie mam na to czasu i ten. O, ale widzę, mogę wam zdradzić ciekawostkę, skoro już wam zdradzam wszystkie ciekawostki, nie? I komputer łapie laga przy odpalaniu. Patrzcie. Co tu się dzieje? Sword Art Online. Aaa, co ma... Słuchajcie widzowie, ja chińskie wchodzę... Chińskie bajki są... Ja wchodzę w anime. Jakie chińskie, japońskie człowieku? Chyba wiem, co oglądałem. Ja wchodzę w anime i jak wejdę w anime, to będą ode mnie też odcinki z anime. Na razie tylko Adi się tym zajmuje i też jeszcze niektórzy ekipowicze chcą się do ciebie dołączyć. No nie ma wstępu nikt. Mają wstęp. Ja ci nakazuję ich wpuścić. Także no tam pewnie jeszcze Aocik będzie później oglądany na wbijam. Attack on Titan, tak. No właśnie, bo Hedoshi mam w kolejce i potem ma te moje upragnione Jojo. Tak, Adi kazał mi obejrzeć, żebyśmy zrobili jakiś fajny odcineczek później. Nie wiem jaki. Wyjdzie jeszcze. Znaczy ja mam w ogóle pomysł na jeden. No wiem, że masz. Ale i dlatego no, ja będę oglądał sobie. No, tylko właśnie to, z czego chcę zrobić odcinek, to jest z mangi, który jeszcze nie ma zanimowanej, ale dobra. Ale w każdym razie, tak jak mówię, nie tylko chodzi o to, żebyście zobaczyli też Adiego, ale też po prostu, żebyście zobaczyli trochę więcej, co jako ekipa sobie robimy, nie? I co ty robisz? Nie tak. I temu też Adi nie zawsze się pokazuje, ale też po prostu wam pokazujemy, co my robimy, nie? To tak. Też ma być w ramach tego vloga. W sensie przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać ciebie, ale też żeby pokazać, co robimy jako ekipa, nie? No tak. I w sumie kto jest następny? Nie, nie możesz zdradzić chyba, nie? Nie, lepiej nie. Nie, nie mogę. Dobra. Znaczy ja wiem, ja już wiem, kto będzie następny. Kto będzie o, bardziej o to chodziło, no właśnie. Ja wiem, okay. Ale nie powiem. No to... Cytując klasykę. Nie powiemy. Dobra, widzowie, no to co? Nie wiem, co dalej będzie. O właśnie, kombinujemy nad jakimś odcinkiem, chcemy jeszcze coś nagrać. Jak coś wymyślimy, to wam zdradzimy. Pewnie będzie, ale nie mamy pojęcia za bardzo o czym na razie. No coś tam wymyślimy. Jak wymyślimy, to wam powiemy, jak nie wymyślimy, to wam nie powiemy. Mi się wydaje, że wymyślimy, jak cię już będę odstawiał na dworzec centralny. Jak zająć życie. Pewnie wtedy przyjdzie jakiś zajebisty pomysł. I wtedy nie jedziesz do domu, tylko zostajemy na peronie i nagrywamy na peronie. Ej, no. To nie jest głupi pomysł. A że mamy safe-sticka, możemy to zrobić. No. No, pomyślimy. Dobra, jeszcze. Na razie tutaj ucinam, ponieważ no, skończyliśmy no. Temat, tak będzie to wyglądało, będzie Hedoshi jeździł po całej Polsce. No taki cejrowski, tylko że na skalę Polski. Tak. A nie na całego świata, także no. Tutaj będzie zaraz uskuteczniane jakieś oglądanie, także na razie żegnamy. To odcineczek. Tak, i stawiany będzie. A właśnie, widzę, bo zapomniałem. Ja muszę zrobić jedną bardzo ważną rzecz. To będzie rzecz stała. W sensie każdy ekipowicz ode mnie to coś otrzyma. Adi, ja ci coś zaraz dam. Co ty dasz? I ty pokaż to do kamery, dobrze? Podaję ci karteczkę. Pokaż ją do kamery. W kajfie przeczytaj. Karta zwolnienia. Uprawnia do zwolnienia kogoś z ekipy. Dobra, no. O. Proszę bardzo, karta zwolnienia. Ogólnie to jest taki mem, że ja wszystkim będę... Ej, czy on naprawdę wyszedł? Wyszedł czy się schował w łazience? Halo? Ja myślałem, że ty wyszedłeś nie, jeszcze. Ale... Czy ty wyeliminowałeś komuś już? Nie, ja ją zrobiłem kiedyś i pamiętam... W ogóle tak zrobię. I jak nie wiecie, to my na Discordzie często się śmiejemy, że ja kogoś zwolnię, nie? Tak po prostu, żeby było śmiesznie. I ogólnie ja kiedyś zrobiłem tą kartę zwolnienia, ponieważ żeby z Wolfa się zaśmiać i specjalnie tę kartę wtedy narysowałem i uznałem, że to jest dobry pomysł, żebym ja tę kartę woził i wam ją dawał. Także... Czy to jest zwolnienia? Co? Zwolnienia przez... Nie. Zwolnienia. To wygląda jak U. Tak o. Zwolnienia! Ej! No to sobie jak Wolf! Teraz mam Fortnite'a i ci robię staty. Właśnie, bo jeszcze ogólnie mieliśmy w planach odpalić streama. No, ale nie no, chyba może doradzę. Tak, tylko poczekajmy jeszcze chwilę, aż naród się obudzi. Prawie. No. Boże, ta karta zwolnienia to jest takie coś naprawdę fajne. Nie mówię, ja będę dawał ją każdemu z ekipowiczów i tyle. Znaczy, bo to jest tak.
Ja ją daję, żeby kogoś dzwonić, rozumiecie? To nie jest tak, że Adi ją ma i może... Ej, włożę się w ogóle nie tam, gdzie ją schowałem. Bo cię zwalniam. Nie, to jest tak, że ja daję tą kartę tobie, to znaczy, że ja ciebie zwalniam. Zwalniam cię. Zwalniam cię. Dobra, zwalniam cię. Nie możesz mnie zwalnić, bo ja cię zwolniłem. Dobra, to zatrudniam cię. Dobra, to też cię zatrudniam. I czekaj, dobra, na 3-4, okej, tak jak w Gumball było. 3-4, zwalniam cię! Dobra, jesteśmy zwolnieni, jesteśmy już, dobra. Koniec YouTube'a, ucinamy film, bo jesteśmy zwolnieni, już nie robimy nic. Na content filmowy idźcie do jakichś stelmachów i tak dalej. Żegnam. Boże, czemu tak stelmacha ostatnio coś mówisz cały czas? A jakoś tak mi przychodzi na myśl, bo ostatnio widziałem jakieś filmiki z nim o kontrowersjach i tak dalej. Jakoś mi teraz siedzi w głowie. Co to jest, człowieku? Co to jest za jakiś wibrator? Przecież to jest nasz serwis, Nick, człowieku. Bez kitu. Przecież jest latarka. Ty, wiem co, mam pomysł. Okay. Dobra, masz. To jest ten wibrator? Tak, to dokładnie ten. To jest to. I jeszcze, że nawet taki, tylko że trzeba poprawić, no co ty robisz. No. No, to popraw, no ty jesteś tutaj teraz. O, to jesteśmy w rezydencji. Rezydencji. To jest widoczek z okna. O, jestem dobra. W piżamie jeszcze, to mi w piżamie pokazuje. Jest link adresu, ale to trudno. Co ty, czemu linkujesz adres? Zapraszam, jak ktoś chce. Co, zlinkowałem, że jesteśmy w Warszawie, to już tak, powiedzieliśmy chyba z 20 razy. Tak, nie, ja wyglądałem w Hongkongu trochę, ale to co? Kongu? No przez tą maskę, ale dobra, także na, fajna, tutaj fajnie się prezentuje wszystko. Szkoda, że nie ma słońca, bo byłoby ładniej trochę. No ale my jakoś ale nie trafiamy nigdy na pogodę. Ostatnio też nie, jak byłem ostatnio, ale na to był listopad, to było do dupy. No. Teraz jest maj, powinno być ładnie. Chociaż wiesz co, no. Pogoda była ładna zanim przyjechałem. Tak. Dosłownie, w piątek była bardzo ładna. Dosłownie, ale tak zawsze jest niestety. Dosłownie chyba dzień zanim przyjechałeś było ładnie w miarę i jeszcze, jeszcze dzień wcześniej. Mam się do czego tak przyczepić, to by faktycznie było słabe. Może coś było po prostu takie... Niedociągnięte. Boże. Ej, Adi dosłownie przed chwilą przypadkiem, bo uznał, że odpali odcinek i tego poszukaj. Dosłownie przed chwilą, tak całkowicie przypadkiem na to trafił. No i znaleźliśmy w sekundę. Tak jest. Jakiś jeszcze ogląda vlog Hedosiego. No tu są odcineczki ostatnie. A, to jest to z tego. Tak, Hostian Prime. Dlaczego to Hostian Prime, a nie... A, to jest to. Tak. Gdzieś była to, ten timer. A nie, co jesteś ty? A gdzieś było zdjęcie tego. O. Star Wars Timelines, no. I to jest kanoniczne? Tak, to jest kanoniczna książka, tam dużo powiedziałem, że tam jest chyba wiek Palpatina jeszcze został podany w tej książce. Ja, i jeszcze jakieś inne fakty. Tam dużo rzeczy jest ogólnie. A to jest w Polsce? Chyba nie. Chyba nie. Ale stary, zdaję sobie sprawę z tego, że znaleźli się ludzi, którzy ją przetłumaczyli i wiesz. Przybliż to. To jest ten skin z Fortnite'a. Nie. Tak, to jest ten skin z Fortnite'a. Tak, gra Fortnite'a, widać? Widać. Tak, dobra, Fortnite nam się zaraz będzie kończył aktualizować. Tak uznaliśmy, że nie ma co wam tu na rogu pokazywać. Myślę, że lepszą opcją będzie odpalenie streama już teraz, nie? No też jak. Co tam oglądasz na telefonie? Jakieś rzeczy niezbyt. Jakiś randomowy shit z Facebooka. Tak. Więc będziemy zaraz odpalać streama, także wiesz co, nie wiem, czy, bo my nie mamy pomysłu na odcinek jakiś no dzisiaj. Nie. Odpalmy po prostu streama i tyle. Jak będzie, ja tu pokażę, jak się gra na komputerze Hedosiego, bo Hedoś ma w sumie taki sam laptop jak ja. Znaczy, no nie dokładnie taki sam. Ale... Tak, ale mamy ogólnie obaj nowe regiony, tak. Tylko mamy inne modele. O, no i się pobrało, także tutaj jest. Dobra, to zaraz odpalamy streamka i będzie streamek. Dobra, my już po streamku, który wyszedł... Okej. Wyszedł, był okej. Jak na, tak. Jak na godzinkę to był naprawdę no dobry. No i pomimo problem z internetem jak zawsze, tam już po ogarnięciu się całym i tak dalej, oczywiście już na peronie. Czekajcie, tak, adiós. Prezentacja peronu. Tak jest, peron oczywiście w Warszawie Centralnym, teraz się udało akurat z centralnego. Także luksus. No, luksus. Lubię, nie wiem, jakoś po prostu ładnie wygląda ten dworzec. Ale ludzie, tu nikogo nie ma. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Z drugiej strony też możesz na chwilę obrócić w ogóle. Tak. Nic, absolutnie nic. Tam na peronie sąsiednim jest dużo ludzi, tam ale tutaj pusto. Ludzi. Wiesz co, mi się wydaje, że tutaj dużo ludzi wysiądzie, mają przysiadkę może mają jakąś. Może tak, albo po prostu przyjdą później, no bo ja mam pociąg za 30 minut dopiero. Ale to w sumie chyba coś za 15 pierwsza, coś takiego. Sprawdzę u siebie. Sprawdź, no. Okay. Jakoś tam będzie... 12.36. No to nie, ja za godzinę stoję. Co? My tak wcześniej jesteśmy? Jest pół do drugiej mam pociąg. Ja pierdolę, czemu tak wcześniej tu jesteśmy? Bo nie mieliśmy co robić. No to może jednak gdzieś pójdźmy, co? No to się jeszcze przyjdziemy, ale dobra. Wam pożegnanie już tu zrobimy. Jeszcze się przyjdziemy, tak. Że nam się nie będzie nic do pokazania. Adi, podejdź bliżej, pokaż się. Miło. Dobra, no to co? Także widzowie, to już będzie na tyle w pierwszym odcinku serii Ekipa 2312. Premiera była jak zwykle tak, no, serii ze mną. No musiała być oczywiście, jakby jesteś trzonem ekipowym, co nie? No. Także wiesz. No i dobra, zobaczymy kto tam będzie kolejny, nie wiem. Znaczy...
Ty wiesz, ale nie możesz powiedzieć. Właśnie, o właśnie, to chciałem powiedzieć. Tak, ja wiem, ale wy nie wiecie, wy się dowiecie. Nawet znaczy, ja nie wiem. Nie wiem, czy to jest pewne, że ta osoba będzie jako druga, ale raczej to jest pewne. Tak powiedzmy na jakieś 80%. No, no takie 80% bym dał. 80% bym dał, że wiem, kto będzie jako drugi. No. I potem, jeżeli ta osoba będzie druga, to wiem, kto będzie trzeci. Ty też wiesz, kto będzie trzeci. To akurat wiem, no tak. To też wiem. Nie wiem, kto będzie drugi, ale... Dobra, no i to już będzie na tyle w tym odcinku. Także jeżeli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Dziękuję za gościnę. A, proszę bardzo. Widzimy się jeszcze prawdopodobnie w listopadzie. Tak. Ale takie recenzje będą coraz częściej, bo nam się tak podoba usiąść obok siebie. Zdecydowanie, to jest o wiele lepsza forma. Tak, i po prostu jest przyjemnie, jest fajnie, jest lepiej, jest elastyczniej po prostu. No, ale ty czekaj, tu. Jest elastycznie 100 razy i no ja też lubię przejeżdżać do Warszawy, bo ja nie mieszkam na co dzień w Warszawie. Mieszkasz pod Warszawą. No, w mieście kebaba. Ciekawe, czy ktoś będzie wiedział, o co chodzi. No, może ktoś załapie. Znaczy jest dużo kebabów, ale to jest taki jeden bardzo charakterystyczny, bardzo popularny ostatnio. Okej, dobra. Nie będziemy zadać nazwy, to musicie sami się domyśleć. Tak. No, a ja, no właśnie, ja lubię tu przyjechać na chwilę sobie tak po prostu posiedzieć dłużej, nie, bo bym tu zwariował. Ale może to by się uda w końcu do Poznania przyjechać? Może przyjadę, może jest taka myśl, ale to jeszcze zobaczymy. Dobra, no i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach oczywiście. Także w takim razie znowu na 3-4. Znaczy, 3-4. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Papa. Pa, pa.